20 maja w sobotę na korcie w Cieszynie odbył się drugi turniej tenisa ziemnego par deblowych dla służb mundurowych. Turniej tenisa ziemnego par deblowych, który rozgrywany jest na kortach osiedla na Banotówce przy ulicy Broszka. No właśnie, która to już edycja tegoż turnieju? Edycja dopiero druga, aczkolwiek rozpoczął się turniej przed pandemią. Niestety warunki pandemiczne nie pozwalały nam organizować turniejów w formie takiej zorganizowanej, która pozwoliłaby zgromadzić większą ilość osób, dlatego zaniechaliśmy to. W tym roku będzie pierwszy raz edycja par deblowych, bo poprzednia była indywidualna i organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Koła Emerytów nr 28 i naszego Stowarzyszenia Międzynarodowego Policji. No właśnie, kto bierze udział w tym turnieju? Ile macie ekip, ilu uczestników? Na dzień dzisiejszy zgłoszonych jest 8 par. Są to funkcjonariusze i emeryci służb mundurowych, Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej. No i zapraszamy również sympatyków naszego stowarzyszenia. Co można wygrać? No przede wszystkim puchar i satysfakcję z wspólnej zabawy i dobrego rozgrywania meczy, bo mam nadzieję, że pogoda wreszcie dopisze i będziemy mogli zrealizować swoje plany turniejowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.